Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, a dziś spróbuję jako aktywatora kostkę do zmywarki marki Fery i spróbuję zrobić slajma, więc przygotuję sobie miseczkę i skorzystam w tym odcinku z kleju z Empika, który bardzo lubię, dodaję go bardzo mało, ponieważ nie wiem, czy w ogóle ten aktywator w jakikolwiek sposób zadziała, a jak dodam za dużo kleju i będzie tak jakby za mało aktywatora w tej kostce, no to wtedy slajm się nie uda, więc dodałam bardzo mało kleju. Wyciskam na początku te wszystkie kolorowe płyny, a następnie na samym końcu wycisnę oczywiście ten proszek ze środka, który tak bardzo dziwnie się pienił. To jest taka chyba pierwsza kostka Fery, którą tutaj testuję. Wcześniejsze kostki możecie zobaczyć u mnie w innych odcinkach na kanale, więc zapraszam Was na stare filmy. Z tych kostek też coś powychodziło, ale teraz zobaczymy, czy z tej wyjdzie slime. Zobaczcie, jak ta papka brzydko wygląda. Naprawdę nie wygląda to zachęcająco, ale mieszam i od razu widać, że robi się slime. Nie spodziewałam się, że to w ogóle zadziała. To jest kostka do zmywarki marki Fery. Przypominam, bo często pytacie. No i oczywiście teraz rozciągam i no, okazuje się, że się udało. Troszeczkę się rozrywa, ale tylko właśnie dlatego, że tego kleju było za mało, ponieważ nie byłam pewna, czy coś z tego wyjdzie. Oczywiście wyciskam resztkę, tą zupkę na samym końcu i widzę, że taki troszeczkę rainbow jest ten slime. Taki naprawdę fajny, troszeczkę już za twardy, bo naprawdę ta reakcja bardzo szybko tutaj zadziała. No i zobaczcie, to wygląda no, mało zachęcające, jak taka zupka chińska, serowa, moja ulubiona, ale postanowiłam dodać z powrotem ten slime do miseczki i dodać jeszcze troszeczkę kleju. Czy ten płyn to nie jest też jakiś taki, wiecie, aktywator? Czy to nie działa? Czy się sprawdza? W ogóle wybaczcie mi za ten nieporządek na stoliku i widzę, że tak, że wychodzi z tego slime, więc chyba w przyszłości spróbuję zrobić na większej ilości kleju i z większej ilości kostek marki Fery. Kostki do zmywarki marki Fery są naprawdę mega tanie. Bardzo często można je zdobyć na promocji. Ten, kto ma zmywarkę, ten wie. I oczywiście tutaj pokazuję Wam na zbliżeniu, że ten slime nawet jest ładny, bo jest taki rainbow. Nie wiem, co o nim sądzicie. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy nie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!